Namaste, Maria Bukardy z tej strony. To nagranie będzie odpowiedzią na wszystkie Wasze pytania na temat aktualnej sytuacji w Polsce i na świecie, jak się zachować, co robić, czy brać udział w demonstracjach, jak mniej więcej reagować lub jak aktywnie działać. Jestem pewna, że znasz mnie już nie po raz pierwszy, nie słyszysz po raz pierwszy mojego głosu, tylko dokładnie już od wielu, wielu lat wiesz, jakie jest moje podejście do wszystkich takich tematów, jak próbuję was inspirować, jak Motywować do działania, do zmiany tego świata na lepszy, piękniejszy i taki, jakim chcesz go widzieć. I to jest również moja odpowiedź na każde pytanie, które dotyczy aktualnej sytuacji. Jeżeli w czymkolwiek bierzesz udział, w czymkolwiek, zastanów się i zadaj sobie tylko jedno jedyne pytanie: czy to, o czym myślę w tym momencie, jest dobre i pozytywne, czy też myślę o czymś, czego nie chcę? bo to o czym myślę to zasila moją energią czyli jeżeli bierzesz aktywnie udział w różnych spotkaniach demonstracjach różnego rodzaju działaniach to zawsze w tym momencie gdy coś robisz gdy o tym myślisz sprawdzaj swoje wibracje czyli chcę wolności chcę Pozytywnej zmiany, pozytywnej przemiany, za tym się opowiadam, widzę ten piękny obraz. Moja energia płynie do kreowania tego, co dobre, pozytywne, piękne i dobre dla mnie i dla wszystkich innych. Jeżeli jednak bierzesz czymkolwiek udział, czy tylko energetycznie, bo o tym myślisz, czy też aktywnie, i działasz przeciwko temu, przeciwko temu, przeciwko temu, to wszechświat nie słyszy tego przeciwko. Wszechświat wysyła Twoją energię dokładnie w tym kierunku. Czyli jeżeli czegoś nie chcesz, to to wzmacniasz. W takich sytuacjach idziemy Zgodnie z regułami materializacji i kreowania tutaj na Ziemi. Jeżeli czegoś chcę, to to wzmacniam. Jeżeli czegoś nie chcę, to również to wzmacniam. Czyli w aktualnej sytuacji skoncentruj się na tym, czego pragniesz, co chcesz zasilać Twoją energią. Pamiętaj, każda Twoja myśl, wszystko to jest Twoja energia i ta energia coś zasila, coś wzmacnia. Zadbaj więc o to, by zasilała to, co dobre i pozytywne i to, czego naprawdę chcesz. To funkcjonuje dokładnie tak samo jak sprawy bogactwa i biedy. Czyli nie chcę biedy, no to biedę przyciągasz, bo twoja energia płynie w kierunku biedy. Chcę bogactwa, bogactwo przyciągasz, bo myślisz o bogactwie i Twoja energia płynie w tym kierunku. W każdej dziedzinie działa to tak samo. Prawa na Ziemi są uniwersalne i stosowane we wszystkim. I teraz moja odpowiedź na inne pytania. Dlaczego dokładnie w tym momencie, gdy mamy? Drugą pełnią Księżyca w październiku, 31, mamy niebieski księżyc, który jest jednocześnie Samhain, czyli momentem, gdzie zaczyna się inny czas energetyczny. Dlaczego dokładnie w tym momencie jest takie parcie, nazwijmy to tak, na angażowanie ludzi, angażowanie myśli w tym czy w tym kierunku? No, myślę, że pytanie odpowiada samo za siebie, prawda? Ktoś tą energią może przechwycić i może ją wykorzystać. A właściwie wcale nawet nie musi jej przechwytywać, bo jeżeli ktoś wychodzi na ulicę czy w swoim prywatnym gronie mówi, że nie chcę tego, nie chcę tego no to już automatycznie zasila to energią. Nie chce tego, a automatycznie tworzy, że będzie tego więcej, że będzie jeszcze gorzej i będzie ta sytuacja jeszcze bardziej nie do wytrzymania. Czyli to jest mój taki apel do każdego człowieka, który wysłucha tego nagrania. Zastanów się, czego chcesz, co chcesz zobaczyć tutaj na ziemi. Dokładnie 31 mamy nasz 91 rytuał dla Matki Ziemi. To jest coś, co prowadzi nas przez wszystkie te lata, przez wszystkie miesiące, gdzie pozytywnie tworzymy coś pięknego i pozytywnego. Czyli my również w rytuałach dla Matki Ziemi nie skoncentrujemy się i nie skupiamy na tym, że nie chcę tego, nie chcę tego, nie chcę tego, bo byłoby to zupełnie bez sensu, działałoby to tylko na korzyść. Tych wszystkich ludzi, wszystkich instytucji, które są odpowiedzialne za zniszczenie. Na rytuał dla Matki Ziemi koncentrujemy się na tym, co piękne, co pozytywne, co chcemy tutaj widzieć, nawet jeżeli jeszcze tego nie widzimy, to to tworzymy w naszych myślach tworzymy ten obraz i ten obraz zasilamy energią. Myślę, że jest to odpowiedź na każde pytanie i pamiętaj o tym. Że tak jak poprzez nasze spotkania w czwartki. W każdy czwartek spotykamy się na tak zwanych ceremoniach, i to są momenty, w których otrzymujesz dokładne wskazówki, co robić w tym momencie, aby Twoje życie i życie nas wszystkich tutaj na Ziemi było piękne, pełne szczęścia, spełnienia, radości, miłości, zdrowia i obfitości. I zwróć uwagę na to, jaka była wskazówka wczoraj. Na naszej spotkaniu na 132 ceremonii było Was tak dużo jak jeszcze nigdy wcześniej. Przybyło mnóstwo nowych osób. Bardzo, bardzo dziękuję za zaufanie, które złożyliście w moich dłoniach. I na wczorajszym spotkaniu otrzymaliście dokładną wskazówkę, którą dokładnie w tym momencie jest iść na granicy światów czyli iść swoją własną drogą, nie angażować się w inne światy. Tylko widzieć swoją idealną wizję, jak chcesz, żeby ten świat wyglądał, jak chcesz, by wyglądało Twoje życie, i idziesz w tym kierunku. I cała Twoja energia płynie w tym kierunku. I wtedy to wszystko, co jest tutaj na Ziemi, ten cały Matrix, o tak styknięciem palców może się rozpaść i zmieni się cały ten świat i cały wszechświat. Dlatego niech to będzie moją inspiracją dla Ciebie. Wycofanie się, zastanowienie się, czy poprzez te dyskusje, poprzez te działania, rzeczywiście wzmacniam to, co dobre i pozytywne, to, co chcę widzieć, czy też to, czego nie chcę, i tam płynie moja energia. Bo wszystkie takie hasła, typu nie chcę tego, to jest złe, no to gdzie płynie energia? Na to, czego nie chcę, i na to, co jest złe zasilam to, więc będzie to silniejsze. Bo tak jest tutaj na ziemi, że wszystko karmi się energią. Jeden zjadł drugiego, o nazwijmy to tak. <gry> Czyli wszystko karmi się naszą energią. Jeżeli ma dużo pożywienia, to będzie coraz większe, coraz silniejsze, będzie się rozmnażać. Tak jak we wszystkich innych gatunkach. Jeżeli w danym roku mamy dobre plony, jest dużo jedzenia, to wszystkie stworzonka się bardziej rozwijają. Jeżeli jest mało jedzenia, to rodzi się mniej nowego życia, bo wszystko jest tak tutaj stworzone. Jeżeli to, czego nie chcesz, zasilasz Twoją energią, to to będzie rosło i rosło i rosło i będzie tylko coraz więcej. Dlatego zasilaj Twoją energią to. Co chcesz tutaj widzieć? Co chcesz widzieć w Twoim życiu, w życiu Twoich znajomych, przyjaciół, w Twoim kraju, w Twoim narodzie czy na tej ziemi? I może na sam koniec jeszcze tylko takie malutkie przeprosiny za odgłosy w tle. Ale rozpoczęliśmy nasz największy projekt w Magicznej Oazie, czyli stworzenie wodnej oazy natury, i teraz koparki wykopują stawy. Dlatego jest to ten odgłos, który słyszysz, nie jest już tak spokojnie, ale powstaje nowe miejsce do nowego życia. Jest to nasz ogromny, ogromny sukces, ponieważ bardzo duża część tego terenu powstała na działkach wielu właścicieli, gdzie wszyscy zgodzili się na to, gdzie podpisali, Odpowiednie umowy, i każdy będzie miał możliwość, by na jego terenie to się wydarzyło, i to jest bardzo, bardzo duży nasz sukces. Dojść do porozumienia w obcym kraju, w obcym języku, stylu ma ludźmi, przekonaniu ich do tego niezwykłego projektu, który właściwie im nie daje nic, prawda? Bo jest to projekt stworzenia oazy natury, czyli jest to projekt, gdzie będzie mnóstwo życia, mnóstwo owadów, mnóstwo zwierzątek znajdzie tam swoje schronienie, a jednak ci właściciele zdecydowali się przekazać te wszystkie działki, to znaczy zachowują ich własność, ale przekazać je pod ten wspólny projekt, pod to połączenie, i jest to, myślę, że jeden z największych sukcesów, jakie moglibyśmy osiągnąć i który udało nam się osiągnąć. I dlatego to jest również na sam koniec taka motywacja, że wszystko można zmienić. Wszystko można zmienić tutaj na Ziemi. Jeżeli idziemy w tej dobrej i pozytywnej wibracji, rozmawiania z innymi, kompromisów, porozumienia, a wszelka nienawiść, złość, niszczenie, jakiekolwiek niskie wibracje do niczego nas nie doprowadzą, one służą tylko jednemu, że będzie tutaj coraz gorzej. A moją motywacją i moją inspiracją jest, aby stworzyć tutaj na ziemi raj, a nie piekło. Najwyższy czas, aby to piekło się wreszcie zakończyło, i nad tym powinniśmy wszyscy pracować. I każdy z nas, ktokolwiek czyta coś, i już się denerwuje, już ma negatywne emocje, to w tym momencie to zasila, to wzmacnia i będzie tego złego coraz więcej. Więc. Kontrolujmy nasze myśli. Myślmy pozytywnie, by nasze myśli były budujące, kreujące piękną, nową przyszłość, bo wszystko jest możliwe. I ja jestem tego najlepszym przykładem, że wszystko, czegokolwiek pragniesz, co jest dla ciebie ważne w Twoim życiu, ale również tutaj na Ziemi, jest możliwe do osiągnięcia. Działaj więc pozytywnie i zadbaj o to, by Twoja energia płynęła w kierunku tego co dla ciebie ważne i co chcesz by rosło. To jest dokładnie tak jak wysiewamy nasionka i podlewamy je, zasilamy je naszą energią, bo o nie dbamy, to one kiełkują, rosną, kwitną i później wydzielają obfite plony. Jeżeli my naszą uwagę w tym momencie skierujemy w innym kierunku, no to te nasionka zapomnimy je podlać, zapomnimy je pielęgnować i nic z tego. Nie będzie. Dlatego zasilaj Twoje pozytywne nasionka, dbaj o nie, aby wykiełkowały te piękne, pozytywne obrazy, które chcesz tutaj widzieć, i jeżeli jeszcze to robiłaś, czy robiłeś w ostatnim czasie, to nie zasila już nigdy więcej tego, co jest Ci obce, czego nie chcesz i czego chcesz uniknąć. Skup się na tym, co dobre i pozytywne do zobaczenia do usłyszenia w kolejny czwartek najpóźniej na 133 ceremonii Twoja Mario Boccardi